się bardzo martwią o ciebie. Kasia, co ty tu robisz? Już wiesz, prawda? Aneta ci powiedziała. Przepraszam, że was okłamałam, ale... to wszystko nie mieści mi się w głowie. Ja naprawdę nie wiem, co mam teraz robić. Powiedz mi, co ty byś zrobiła na moim miejscu? Przecież jak ja zgłoszę sprawę do sądu, to oni mnie go zabiorą, rozumiesz? Oni mnie go zabiorą. Nie wiem, Lucy, ja bym chyba sobie serce wyrwała, jakbym musiała oddać Julkę. Ale ja wiem jedno. Ty będziesz cały czas myślała o twoim dziecku, aż zwariujesz. Musisz się dowiedzieć, gdzie on jest, jaki jest, jak wygląda. Może się okaże, że wcale nie trzeba oddawać Kubusia. Pawlek powiedział, że na pewno będzie trzeba. Zresztą ja też czytałam, dowiadywałam się. Słuchaj, każda sytuacja też jest inna. Ale jedno jest pewne. Nie będziesz mogła żyć, nie wiedząc, co się dzieje z twoim dzieckiem, Lucy. Wiem, Kasia. Co? Idziemy, bo jest strasznie zimno. Chodź, kochanie, pójdziemy do domku. Pomóc ci? Nie, dam radę.